Co pijesz? Witaminę C. Tak? Dobre? Dzień dobry, dzień dobry! A-a! Postanowiłam, że dzisiaj będę vloga nakręcać telefonem, dlatego że zabiorę Was do centrum. A tak jak mówiłam wcześniej, tą dużą kamerę, ten duży aparat po prostu jest mi ciężka. Ariana, nie ciągnij mi bluzeczki, proszę Cię. Mam mokre włosy, muszę wysuszyć włoski jeszcze. No, rączkę, co chcesz? Zaraz Ci dam rączkę. Zaraz muszę wysuszyć włosy, szykujemy się do pracy, do żłobka i idziemy. Daj mi buziaka, daj mi buziaka. Nie, nie dawaj mi buziaka, nie dawaj mi buziaka. O, nie, nie dawaj mi buziaka. Jaka ty jesteś słodka. Jaka ty jesteś słodka. Dobra, lecimy. Dobra, próbuję się ogarnąć. Co to jest? Parasolka. Idziemy, bo deszczyk pada, tak? Dobra, ubieramy się, wychodzimy. A z czym masz parasolkę? Co tam jest na tej parasolce? My little pony. My little pony. Uuu. Fajnie. Dobra, lecimy. Co, ja jestem zielona? Chyba różowa jestem. Jak patrzysz przez tą parasolkę. Jestem zielona, tak? Mama jest zielona. Dobra, lecimy do pracy. Muszę ją do żłobka zaprowadzić. Ja jestem żółta. Ja jestem żółta? Tak. No może trochę. Jestem pink, jestem różowa? Tak. Tak? Idziemy, idziemy. No, jest parasolka, chodź, idziemy. Idziemy do szkoły. Co, gadanie do siebie, do kamery w miejscu publicznym jest co najmniej dziwne. Wysiadłam. W ogóle zaczynam teraz o innej godzinie, dlatego jest trochę więcej ludzi. Powiem Wam, że jakoś się jeszcze do tego nie przyzwyczaiłam. Może za mało vlogów kręcę. Wiecie co, postanowiłam, zobaczcie, nie mam w ogóle pranie tam mi wisi, nie mam w ogóle zasłon. Wzięłam zasłony do pracy, mam zasłony, kupiłam kiedyś zasłony w Ikei. Kiedyś, 2 lata temu i słuchajcie, powiem Wam, że one są za długie i miałam je skrócić już jakiś czas temu i mój tata już przyjechał po prostu drugi raz i powiedział, znowu tych zasłon nie skróciłaś. Skróciłam już zasłony w sypialni, ale one są dosyć ciężkie. Są to duże zasłony. Już tak mi będzie lepiej widać. Są to dosyć duże zasłony. Duże, długie i ciągnęłam się po podłodze. Skróciłam już te zasłony właśnie w sypialni, a teraz chciałam je skrócić w dużym pokoju, ale niestety pani, która mi skraca, która mam taką znajomą Polkę niedaleko mojej pracy i miałam je skrócić, ale nie ma już jej do nowego roku, także natargałam się tych zasłon i powiem Wam, że muszę je zanieść po nowym roku. Także tylko się natargałam i tyle. Wróciłam z siłowni. Wróciłam z siłowni. Zobaczcie, dawno nie jadłam plantany. Mówiłam Wam kiedyś o plantanach. Jadłam plantany. To jest banan warzywny, tak zwany. Słuchajcie, uwielbiam plantany. Ja przeważnie je robię w piekarniku. Troszeczkę dodaję oleju kokosowego. Są przepyszne, naprawdę przepyszne. I właśnie dzisiaj sobie zrobię, mam jeszcze od wczoraj obiad,
Zrobię sobie do niego sałatkę jeszcze i właśnie te plantany. Pycha. W ogóle to, słuchajcie, postanowiłam sobie, że teraz, dzisiaj skończyłam wcześniej pracę. Jest 14.45 w tej chwili. Skończyłam dzisiaj wcześniej pracę, dlatego że przed świętami nic się nie dzieje i u nas jakby puszczają każdego, codziennie kogoś puszczają wcześniej do domu. Dzisiaj mnie puścili wcześniej do domu i powiem Wam, że poszłam na siłownię. Zwykle w czwartki nie chodzę na siłownię, dlatego że Arianę odbieram. I postanowiłam, że dzisiaj sobie właśnie posprzątam w domu już tak przedświątecznie jeszcze, dlatego że normalnie sprzątałabym pewnie albo jutro, albo w sobotę, ale w sobotę i jutro już zacznę wieczorem gotować. W sobotę też będę gotować cały dzień, także nawet mi się ten czas dzisiaj przyda, bo wolę sobie sprzątnąć w domu, już tak ogarnąć. W sobotę przypuszczam, że tylko wieczorem podłogę sprzątnę i tak będą wyglądać przygotowania do świąt. Dajcie znać w komentarzach na dole, jak u Was przygotowania do świąt. Więc ja staram się naprawdę jakoś tak nie stresować tymi świętami. Będzie fajnie. Szkoda, że nie będę z rodziną, ale będę z moją londyńską rodziną. Skończyłam sprzątać mieszkanie. Jestem zmęczona. Najchętniej bym się napiła kawy, ale nie chcę pić kawy o tej godzinie, ponieważ jest godzina 17 i jakbym wypiła teraz kawę, to bym po prostu później nie zasnęła. Tego już się nauczyłam. Zrobiłam sobie przekąskę, bo jestem trochę głodna, a jeszcze nie będę jeść, nie będę robić obiadu, dopóki po Ariankę nie pójdę. Rice cake z masłem, słuchajcie, migdałowym domowej roboty. To masło uchowało mi się, słuchajcie, ostatnio znalazłam słoik w szafce. A u mnie to jest bardzo niespotykane, że może się uchować to masło orzechowe, bo zawsze je wciągnę nosem, że tak powiem. Także zrobiłam sobie z bananem, z masłem orzechowym i zjem sobie taką przekąskę szybciutko. Jeszcze muszę, wiecie co, nie sprzątałam całe mieszkanie, ale muszę jeszcze pranie ściągnąć. Już jest suche i zjem, pójdę po Ariankę i dzisiaj chyba pójdę wcześniej spać, położę się, mam ochotę obejrzeć jakiś film. Także zakończę tego vloga. Mam nadzieję, że będę w stanie tego vloga wyedytować, dlatego że często jak nagrywam telefonem, to po prostu nie mogę po prostu wyedytować w programie. Jeśli nie, to postaram się wyedytować go w iMovie. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś dziwnie nie zniknie. Posłuchajcie, moi drodzy, proszę Was o lajki pod tymi filmami, bo to bardzo pomaga. Lajkujcie, jeśli podobają się Wam takie vlogi, i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam przepięknego wieczoru, buziaki, pa pa!